Dok Grzybowice, część pierwsza. Dotarcie do budynku. Poznaj dzielnicowy ośrodek kultury w Zabrzu Grzybowicach. Ten film został stworzony, by ułatwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z oferty kulturalnej przygotowanej przez filię Miejskiego Ośrodka Kultury. Dok Grzybowice mieści się w Zabrzu przy ulicy Księdza Jerzego Badestinusa 60. Do naszego ośrodka łatwo dostaniesz się pieszo, samochodem, rowerem lub komunikacją miejską. Przy ośrodku znajduje się przystanek autobusowy Grzybowice Bednoża, natomiast w odległości 900 metrów znajduje się przystanek Grzybowice Witosa. Samochód możesz zaparkować przed oraz obok budynku, jednak liczba miejsc postojowych jest ograniczona. Do wejścia głównego prowadzą dwa niskie stopnie. Jeśli potrzebujesz pomocy lub asysty, skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numery telefonów: 32 273 82 58 lub 534 205 518. Część druga: Poruszanie się po budynku. W ośrodku odbywają się w większości wydarzenia lokalne, takie jak koncerty, wystawy, zajęcia plastyczne, szachowe oraz sportowe. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.mok.art.pl w zakładce ośrodki oraz na stronie Doc Grzybowice na Facebooku www.facebook.com/lamane.Doc.Grzybowice. Wstęp na wydarzenia w większości przypadków jest bezpłatny. Zaraz po wejściu znajduje się wiatrołap. Po prawej stronie znajdują się drzwi prowadzące do holu. Kierując się w prawo, dojdziesz do sali widowiskowej. Z sali widowiskowej idąc na wprost, dostaniesz się do biura, do którego prowadzi pięć schodów. Jeśli chcesz kupić bilet bądź opłacić wstęp na zajęcia, na przykład aerobik, a wejście po schodach sprawia ci problem, skontaktuj się z pracownikami. Możesz to zrobić przed wizytą, jak i w jej trakcie. W biurze przyjmujemy płatność tylko gotówką. Biuro jest miejscem, w którym możesz załatwić także inne sprawy, na przykład wynająć salę. W sali znajduje się też wejście do toalet damskiej i męskiej, do których również prowadzi pięć schodów. Na wprost wiatrołapu znajduje się wejście do sali edukacyjnej, do której prowadzą trzy schody. Z sali tej dostaniesz się również do reszty sal edukacyjnej i dwóch warsztatowych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się tu na jednym poziomie w układzie przechodnim. Z jednej z sal edukacyjnych, kierując się w lewo, dostaniemy się do toalet. W ośrodku nie dysponujemy toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część trzecia: Udogodnienia. Jeśli masz specjalne potrzeby w zakresie słuchu lub wzroku, poinformuj nas o tym wcześniej, a my zarezerwujemy odpowiednie miejsce. Nie dysponujemy systemami wspomagającymi słyszenie, takie jak np. pętla indukcyjna. Psy asystujące są u nas zawsze mile widziane. Nie posiadamy wydzielonego pokoju wyciszeń, ale na każdym wydarzeniu obecni są pracownicy, którzy, w przypadku Twojego złego samopoczucia, skierują cię do komfortowego pomieszczenia, w którym będziesz mógł odpocząć. Na koniec wizyty służymy pomocą przy wyjściu. Możemy też zamówić dla Ciebie taksówkę. Jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, nasi pracownicy chętnie Ci pomogą. Poinformuj nas o wszystkich swoich potrzebach przed wizytą lub w jej trakcie, a my dołożymy wszelkich starań, by czas spędzony u nas był komfortowy. Będzie nam miło móc Cię gościć.